Привет, это Ханта, и это следующий эпизод Workers and Resources Savage Republic. Witam was serdecznie w trzecim odcinku, w trzeciej części naszego poradnika. Ostatnio tak naprawdę zajęliśmy się przede wszystkim węglem, tym, żeby go wydobywać, przetwarzać, bo nie da się takiego, wiecie, wydobytego spod ziemi węgla od razu wrzucić do pieca, trzeba go tam przetworzyć, więc z tak naprawdę rudy węgla robimy węgiel. No i ten węgiel tutaj mamy. Mamy też jeden samochodzik, który nam wozi ten węgiel do naszej elektrowni tutaj. No i popatrzcie, tu już mamy 41 ton. Nie kupujemy żadnych materiałów za pieniądze. Więc staliśmy się w tym momencie niezależni od zakupu materiału takiego, jakim jest węgiel, dlatego sobie to możemy oznaczyć na zielono, ale oczywiście zawsze może być lepiej i możemy ten węgiel, wiecie, eksportować gdzieś dalej. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem tylko wam pokazać na szybko, bardziej słuchajcie symbolicznie, niż nam się to przyda w tej serii. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie obywateli, weźmy sobie, tutaj są, popatrzcie, jakieś inne miasta, które nam gra potworzyła. No ale niestety jak tu zobaczę, to jak tu popatrzymy, no to w tych budynkach, no praktycznie nikt nie mieszka. Pamiętacie, że jak budowaliśmy część z tego naszego nowego osiedla, to zaznaczyłem opcję, żeby zostali obywatele tam przeniesieni z innych budynków właśnie niezwiązanych z naszym miastem. No i tak naprawdę tutaj mamy po parę osób mieszkających w takich wielkich zlepkach, kamienic, więc pomyślałem sobie, że pokażę wam na tym przykładzie, jak się ich przenosi i przeniesiemy ich na razie tutaj, dlatego że tu mamy tę stację, która właściwie wiecie czemu ona służy? Temu, że tu jest kościół, a ludzie chcą chodzić do kościoła, dlatego tu przejeżdżają autobusem i idą do tego kościoła, a potem wracają. Więc jest to całkiem proste. Klikamy sobie jakąś kamienicę, ja tu mam kilka otwartych. No i tak naprawdę z tymi obywatelami możemy, właściwie z tym budynkiem możemy robić wiele rzeczy. Znajduje się tu 4 obywateli. Wszystkie jakieś tam jego aktualne zapotrzebowania, a czy jakby zapotrzebowania obywateli mieszkających w danym budynku możemy sobie sprawdzić, kto co ma, na jakim jest poziomie wykształcenia i tak dalej, i tak dalej. Możemy też na przykład powiedzieć, gdzie taki obywatel powinien pracować. Natomiast po prostu przy takim budynku musiałaby się niedaleko znajdować jakaś fabryka, żeby tym obywatelom nakazać z tego budynku chodzić do tego zakładu pracy. Nie możemy zrobić czegoś na zasadzie, że ten obywatel ma pracować na przykład, to jest kolejny, na przykład tutaj, bo nie ma połączeń z tym budynkiem albo budynek jest za daleko, no właśnie. Więc co najwyżej możemy ich skierować do jakiegoś, na jakiś przystanek i już z tego przystanku ich wozić. No ale okej, tutaj u góry mamy stos różnych ikonek, na przykład połączenie elektryczne możemy sobie sprawdzić, nie ma, połączenie ciepłownicze nie ma, możemy zmienić nazwę nawet tego budynku, bo tutaj u góry jest jego nazwa, więc możemy sobie to dowolnie robić. Możemy do takiego budynku zapraszać imigrantów, co już kosztuje nas pewną gotówkę. Jeżeli zaprosimy sobie imigrantów z trzeciego świata, płacimy dolarami. Jeżeli sobie zaprosimy imigrantów z bloku radzieckiego, płacimy w rublach i tu jest po 10 osób, natomiast jest jeszcze opcja zaproszenia 5 imigrantów z bloku radzieckiego, ale ekspertów. No i właśnie, będą takie budynki, w których będziemy potrzebować ludzi z pewną wiedzą, tak, pewnych ekspertów. Już takim koronnym przykładem po prostu będą uczelnie techniczne, na których możemy szkolić naszych obywateli, na studentów i oni wtedy zdobywają wykształcenie wyższe i wskakują do tej najwyższej klasy społecznej, tak, czyli wysoko wykształconych obywateli, ale żeby móc kształcić studentów, to potrzebujemy posiadać jakąś kadrę i w tym przypadku musimy po prostu zaprosić ludzi z zewnątrz, żeby wyszkolili nam tak naprawdę przyszłe pokolenia, które będą właśnie na tym poziomie. No ale mniejsze z tym, to już są rzeczy, które będziemy robić później, ale chodzi mi o to, że możemy też tych obywateli przenieść, albo tam też 5 z wyższym wykształceniem, albo po prostu 10, możemy ich przenosić do danych budynków, no i tak sobie na razie zrobimy. Niech sobie tutaj zamieszkają i w momencie, kiedy już tutaj mamy zerową ilość obywateli, możemy taki budynek wyburzyć. I ten po prostu budynek, wiecie, wybuchnie, zostanie zrównany z ziemią. Nie możemy tego zrobić, znaczy niby możemy, ale są tam obywatele, więc oni albo się będą jakoś tam migrować, albo coś. Pamiętam, że kiedyś było jakieś takie obostrzenie, że się nie dało? Może mi się tylko wydaje. Wybuchmy ten budynek. Okej, jednak się da, pomimo, że są obywatele. Wydaje mi się, że w poprzedniej wersji
Znaczy w poprzedniej wersji, przepraszam, w którejś tam wersji wcześniejszej gry nie dało się wyburzyć budynku, jeżeli znajdowali się w nim obywatele. Coś takiego kojarzę, ale tutaj widzę, że takiej opcji już nie ma. No nic, na razie ich tu poprzenosimy. Nie wiem, jak tutaj gra nastawiona jest do właśnie do jakiejś tam... Znaczy, wiecie, obywatele na pewno mogą migrować między miastami, budynkami i tak dalej. Albo po prostu uciec z kraju. No i zobaczcie, tu mamy 130 osób, 125, tutaj troszeczkę mniej. Tutaj się dzieciaki bawią i uczą. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobrze, przejdźmy do właściwej treści. Skoro mamy już elektrownię, powiedziałem wam na koniec ostatniego odcinka, że będziemy potrzebowali, słuchajcie, ciepłowni. Dlatego, że jest już lipiec, na razie jest fajnie, 27 stopni, ale w okolicach tam właśnie września, października zacznie się już robić bardzo zimno i obywatele będą narzekać na to, że mają zimno w domu. W takim razie zrobimy sobie, słuchajcie, ogrzewanie, proszę bardzo. Na razie postawimy sobie małą ciepłownię. No i teraz tak, trzeba się zastanowić, jak to logicznie rozwiązać, dlatego że będziemy wozić, wiecie, samochodem, będziemy sobie wozić cały czas węgiel do tego naszego budynku. No ale co w przypadku, kiedy coś się stanie? Nie wiem, będzie jakiś korek, coś będziemy chcieli, wiecie, poprawić jakąś drogę i na przykład samochód zgubi drogę. Są takie opcje i one jakby automatycznie wracają na trasę, kiedy widzą połączenie, ale lepiej mieć na to oko. Więc finalnie lepiej będzie na przykład dostarczać tutaj węgiel pociągiem. Popatrzcie, jak mamy piękną, prostą drogę tutaj wzdłuż tej linii energetycznej. Możemy poprowadzić tu pociąg, który będzie dostarczał tutaj węgiel, a następnie będzie mógł podjechać aż pod granicę. Co prawda nie ma tutaj opcji połączenia kolejowego z tym posterunkiem. Nie wiem, czy tutaj mamy gdzieś chyba obok jeszcze następny. Tu również nie ma torów kolejowych. No najlepszy jest taki posterunek, o właśnie tak jak tutaj, że mamy tory kolejowe, wtedy pociąg tam wjeżdża, rozładowuje wszystko w mgnieniu oka i sobie wraca. Ale zawsze możemy zrobić jakiś punkt przeładunkowy po prostu na granicy, czyli pociąg będzie dojeżdżał na miejsce, rozładowywał towar do jakiegoś tam magazynu, a następnie na przykład ustawimy jeden czy dwa samochody, które będą krążyć tylko wyłącznie między magazynem a tym punktem i rozładowywać węgiel. No więc czy tam jakieś inne rzeczy, które dostarczymy, wiadomo. Dobra, zacznijmy od tego, żeby postawić tam ciepłownię, ale w jakiś logiczny sposób. Czyli jeżeli pociąg byśmy chcieli poprowadzić tutaj właściwie przy granicy, to przydałoby się mieć jakiś system rozładunku na przykład w tym miejscu, czyli ciepłownię powiedzmy w tym miejscu ustawić. No to tak zróbmy, małą ciepłownię na razie, oczywiście to można potem przekształcić. O, proszę, idealnie wręcz jest ustawione tutaj. Będzie nasz skład, to tak sobie ustawimy ciepłownię, też nie za daleko, dlatego że chcemy przecież, żeby obywatele tutaj jednak mogli przyjść i pracować, tak? Aha, skróty nam się pousuwały, bo miałem reinstalowany system. Dajmy sobie tak, na pierwszą dajmy sobie taką gruntową drogę, albo nie, wiecie co, damy sobie już asfaltową drogę tutaj. Jak to się usuwało? Dobre pytanie. Dało się to na pewno jakoś usunąć. Aha, tak to sobie mogę co najwyżej wybudować. Jak to się tam usuwało? Nie pamiętam jak w tym momencie. Albo nadpisywało. No dobra, mniejsza z tym. Na razie to dajmy na dwójkę w takim razie. Ewentualnie potem zrobimy porządek i tutaj trójkę. Zawsze możemy sobie zmienić na przykład na inny tryb tak naprawdę, jak nam coś nie wyjdzie. Ale wiem, że to się jakoś usuwało, tylko nie pamiętam w tym momencie jak. Dobra, tutaj obywatele po prostu stąd będą szli. Tu i niech idą tu, dlatego że tu jak widzicie z tej strony wychodziły węzły ciepłownicze, proszę bardzo, tak. No i mamy coś takiego. Teraz uwaga, są dwa rodzaje ciepłowni. Jest mała ciepłownia i duża ciepłownia. Nie do końca wiem, dlaczego tak to jest wymyślone, ale i tak jest. I mamy, popatrzcie, tutaj jakby do połączenia ciepła z takimi czterema zawijasami oraz takie, które mają dwa zawijasy. I do tego mamy różny rodzaj ciepłociągów, no po prostu rur, które tą ciepłą wodę będą transportować. I niestety, ale również mamy tak, mamy mały węzeł i mamy zwykły węzeł. I popatrzcie, że one się różnią. Mamy przepompownię
dużą i przepompownię małą. Niestety nie łączy się to tak jak prąd, a według mnie powinno, czyli że wiecie, mamy wysokie napięcie, to wysokie napięcie jest przekazywane, możemy to rozdzielić na średnie napięcie, a średnie napięcie już do tego niskiego napięcia bezpośrednio do domów samo trafia. Tutaj niestety nie ma tej koneksji i trochę mnie to dziwi, może zostanie to zmienione. Dobrze, w takim razie potrzebujemy na pewno jakiegoś węzła i na pewno jakiejś... Czekajcie, to jest przepompownia, a węzeł daje ciepło, jest tym ostatnim punktem odbioru. Dobrze, myślę, że warto będzie stawiać to po prostu w podobnych miejscach, czyli na przykład węzeł ciepła ustawimy sobie tutaj i popatrzcie, że on naprawdę sporo nam pokrywa. Nie wiem, czy ten dom będzie pokryty, będzie miał połączenie, nie ma połączenia, tak? Czekajcie, zrobimy tak, zrobimy... To wyłączymy, zrobimy tak i pokaż... Aha, do tego akurat ostatniego budynku nam nie sięga, ale to nic, postawimy sobie tutaj drugi. Tak czy siak. Czyli mały węzeł grupowy. Postawimy tak w tą stronę. No i dobra, i teraz ciepłociąg trzeba pociągnąć. O, połóżmy go... Czy wzdłuż drogi? W sumie można to wzdłuż drogi zrobić. Teraz uwaga, jeżeli chodzi o budowanie... różnych ścieżek, no to widzicie, że mamy raczej budujemy proste odcinki jakichś tam połączeń, ale możemy oczywiście robić odcinki, które są zakręcone i tutaj jakąś tam minimalny zakręt gra, widzicie, nam nakłada, ale też fajna rzecz, jeżeli poruszymy kółkiem myszki w tym momencie, to pojawia nam się coś takiego, co będzie nam pokazywało, jak będzie prowadzona, no jakby możemy zmieniać sobie, wiecie, ostrość zakrętu danych tam, czy to będzie droga, czy to będzie właśnie połączenie takie ciepłownicze, to już zależnie od tego, co akurat robimy. Tego nie było, także to jest no, taki powiedzmy, że dosyć nowy feature. Okej, tu położymy jeden i tutaj gdzieś położymy drugi. No tylko tak teraz, o, tutaj sobie zmniejszymy ten łuk. Dobra, niech będzie tak. No i teraz mamy drogę. Jeżeli chcemy poprowadzić, no to ewidentnie nie damy rady poprowadzić węzła ciepłowniczego, ale nie stoi nam nic na przeszkodzie, żebyśmy go po prostu podnieśli, klikając literkę E albo Q, podnosimy albo obniżamy. Nie da się, póki co przynajmniej, nie da się wkopywać rzeczy pod ziemię, wiem, że to jest coś, co będzie dodane w przyszłości, ale na razie zrobimy to górą. Proszę bardzo, na pewno jak chociażby byliście na Śląsku, to bardzo często, jest to częsty widok, o, jest to częsty widok. No i tutaj też przy prądzie trzeba uważać, po prostu nie można trafić w słup, ale jak ominiemy słup, to nie ma najmniejszego problemu. No i dobra, aha, jest zbyt długi, okej. To nie jest rzecz, którą ktokolwiek chciałby kiedykolwiek usłyszeć, ale niestety mamy tutaj problem, że mamy zbyt długie połączenie. Dobrze, zatem spróbujmy zrobić tak. Zrobimy sobie tak. Tutaj sobie podniesiemy. No. Halo, coś... A, coś... Już nie ma miejsca na to, żeby to podnieść. Dobrze. Możemy zrobić na przykład w ten sposób. Chociaż to zawsze... Aha, to i tak zaczyna zawsze od ziemi. Dobra, to nie ma znaczenia. W takim razie tu sobie podniesiemy tak. Przetoczymy przez drogę. I teraz musimy tam połączyć, ale będziemy potrzebowali na pewno w tym celu przepompowni. Fajnie by było też mieć przepompownię podłączoną pod prąd, bo inaczej nie będzie działać. Więc jeżeli zrobimy tak, to widzimy, gdzie to połączenie elektryczne jest, także nie ma problemu. No to robimy sobie to tak. Teraz tak, jeżeli chodzi akurat o węzły ciepła, one są dosyć specyficzne, bardziej specyficzne niż reszta. To znaczy, jeżeli widzimy taką przepompownię, to nieważne do którego miejsca podepniemy nasze ciepło, to możemy to pompować w dowolnym kierunku. Tak naprawdę możemy to ustawić tak, jak nam się po prostu podoba. No i tak tutaj też zrobimy. Okej, i czy to da rady? Nie, to jest zbyt długie. Kurczę, to niedobrze. To oznacza, że musimy gdzieś tutaj po drodze też ustawić coś podobnego. Ale myślę, że tu nie powinno być problemu, bo podpięcie pod prąd jest, chociażby stąd. Można to tu na przykład ustawić w takim razie. Nie węzeł, przepraszam, tylko małą przepompownię. Jest podpięcie pod prąd, jest. Dlatego mówię, że to jest specyficzne, dlatego że w pozostałych przypadkach jakichś tam ropociągów, jakichś taśmociągów będziemy musieli to zrobić tak, żeby no, zrobić to z głową. To znaczy trzeba patrzeć w
patrzeć, w którą stronę strzałki wchodzą do budynku, a w którą stronę wychodzą. A to jeszcze wszystko też zobaczycie. Dobra, nie wiem jak tutaj... A w sumie możemy to stąd usunąć. Nic chyba nie stoi na przeszkodzie, żeby to... A nie, podepnijmy to pod dwa różne miejsca w naszym budyneczku, czemu nie? A tutaj mamy podpięcie, zróbmy sobie tak ładniej, żeby to było chociażby tak, chociażby tak. I teraz zrobimy sobie taki łuk, ale to podniesiemy. Ok, autozapis wszedł. Proszę, jak ładnie. Teraz obniżymy. Ok, pytanie, czy to nie jest zbyt długie, żeby to tutaj trafiło. Skoro się połączyło, to znaczy, że nie jest. Ok, teraz tak. Miejsce pracy nowe mamy. Mamy przystanek nieopodal, więc ludzie będą tutaj przychodzić sami z siebie. Możemy wybrać im, powiedzieć, ok, musicie tu przychodzić, musicie tu pracować, ale oni będą to robić naturalnie, natomiast nie mamy tutaj w ogóle węgla. Natomiast mamy taki oto samochodzik. I teraz tak, tutaj mamy 41 ton, czyli nam to wystarcza. Tutaj niestety nie mamy nic. Więc jeżeli mamy taką oto wywrotkę, która i tak 12 ton węgla przywozi w to miejsce, myślę, że jest to wystarczające, żeby obsłużyć te dwa budynki. Teraz jak to zrobimy? Jeżeli on wyładuje w elektrowni 100% węgla, no to nic nie zostanie nam na ten następny budynek, więc musimy to zaplanować. Ok, wyładujemy, tutaj oczywiście nie załadowanie, tylko wyładowanie. Wyładujemy tutaj oczywiście też węgiel, chociaż nie jest to konieczne, ale zaznaczmy. I teraz tak, jeżeli tutaj ustawimy chociażby powiedzmy 60%, nie wiem dlaczego tak jest, ale jeżeli zmniejszamy, to zawsze dostajemy z dziewiątką, czyli 69, 59, 49, ale jeżeli dojdziemy do zera, a potem dajemy w górę, no to nagle mamy 10%, 30, 40, 50, 60%. Myślę, że wystarczy 60% węgla wyładować tutaj, a 40% wyładować tutaj, przynajmniej na razie. I teraz sobie jedzie w przyspieszeniu i zobaczmy 60%, czyli tam koło 8 ton powinien wyładować, niecałe 8 ton, a 4,4 zostało i teraz powinien to zawieźć tutaj. Proszę bardzo, mamy. Finalnie, tak jak mówiłem, tutaj zrobimy sobie skład, który będzie pompował nam, pompował w cudzysłowie oczywiście węgiel do tych dwóch miejsc. No i cudownie, wszystko zakończone. Zobaczcie, że miejsce, w którym już wcześniej, a czy na początku puściłem ten cały ciepłociąg, już pomału zaczyna się zaleczać trawą. Tutaj jeszcze to jest, o proszę bardzo, akurat przeskoczyło, więc powoli, powoli te tereny, które gdzieś tam w jakiś sposób modyfikujemy, będą zarastać trawą. To jest całkiem fajne właśnie, że no i tak widać, że coś tam była, jakaś praca wykonana, nie, że to nie jest takie bez zupełnego wpływu na środowisko, ale jednak pomału ziemia się zalecza. Dobrze, weźmy sobie, przyspieszmy podróż tą drogą, dlatego że po żwirze jedzie się 60 na godzinę, a tutaj można 110. Więc zupgrade'ujmy drogę. No i niestety, tu jest tak, od skrzyżowania do skrzyżowania, od przejścia do przejścia, musimy wszystko robić po kawałeczku. Nie ma innej metody, no chyba, że pousuwamy te ścieżki tutaj. Widzicie, ile przejść się robi. I to wszystko do domów, które są puste. I myślę, że po prostu w przyszłości postaramy się te domy zamienić na osiedla mieszkalne. Dobrze, gdzie ta droga nasza jest? Aż tam, ojej. No dobra. No taś, 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 albo ewentualnie można zrobić to tak. Ścieżka, usuń ścieżkę, bo jeżeli użyjemy innego po prostu wyburzania, to wyburzymy sobie całą drogę, a nie o to nam chodzi. Dlatego, że w tak ciasnym, wąskim miejscu wyburzanie tych dróg może niestety być zgubne, że nie będziemy mogli sobie tego łatwo potem połączyć. I korzystając z skrótu klawiaturowego, aha, kolizja, no tak, dobra, bo gra jeszcze pamięta, że coś tam było. Jednak coś tam jest, aha, aha, czyli ścieżki pousuwałem, ale w pamięci gry te ścieżki nadal istnieją. I niestety musimy to robić kawałek po kawałeczku. No dobra, trudno. Zupgrade'owaliśmy drogę, prawie że w całości. Dobrze, jest, udało się, świetnie. Jaki będzie nasz kolejny krok? No tutaj możemy kilka rzeczy zrobić, ale ja postanowiłem troszeczkę się przyjrzeć temu, co się dzieje w tym regionie, poza odcinkiem.
I pamiętacie, że mówiłem wam o kamieniach. Kamienie pozyskujemy tam, gdzie leżą, tak samo jak drewno, tak? Jeżeli chcemy uzyskać drewno, to nie patrzymy na mapę, bo tutaj mapa nam nie podpowiada, gdzie jest drewno, tylko musimy poszukać lasu. Jeżeli chcemy kamienie, to musimy poszukać miejsca, w którym po prostu te kamienie są, czyli coś takiego, jak właśnie tutaj leży. Więc mamy całkiem blisko węgiel i całkiem blisko kamienie. To jest całkiem fajny znak. Ale uwaga, uwaga, jeżeli spojrzycie na ten dziwny drzewny krąg, to jest taki młodnik, młodziutkie drzewa. Dlatego, że ja sam je zasadziłem tutaj. Dlaczego, zapytacie? Już wam mówię. Proszę bardzo, jeżeli wejdziemy w przemysł wydobywczy, weźmiemy sobie kopalnię żelaza, to dokładnie w tym miejscu mamy piękne, cudowne wręcz źródło żelaza. Jak zobaczycie sobie na mapie, weźmiemy żelazo, no to właśnie, o, idealnie, idealnie po prostu, więc to jest totalnie niezaplanowane, bo widzieliście, że ta mapa była generowana losowo. Mamy wydobycie węgla, zaraz będziemy mieli obok wydobycie żelaza i zaraz obok wydobycie kamienia, więc tak naprawdę załatwi nam to bardzo szybko trzy różne gałęzie, które notabene są z sobą bardzo ściśle powiązane. Więc tak zrobimy, tak w tym momencie zrobimy. Zatrzymamy sobie tutaj na razie czas. Wejdziemy w linię średniego napięcia. Usuniemy na razie prąd tutaj. O właśnie, nawet troszeczkę go więcej usuniemy, w porządku. Postawmy tutaj kopalnię, tak jak mówiłem, czyli w przemyśle wydobywczym mamy kopalnię żelaza. I tą kopalnię, jak ustawimy jedną, ona naprawdę zajmie całe to źródło, bo ono nie jest zbyt rozległe. Tylko teraz ważne, żeby ten taśmociąg nam wychodził w jakąś logiczną stronę. I myślę, że wyrzucimy ten taśmociąg właśnie w tą stronę, dlatego że tu już mamy część składowisk. Tutaj będą kolejne po prostu składowiska, a pociąg będzie prowadzony mniej więcej tędy, więc to jakby chodzi o to, żeby to wszystko się w tym miejscu jednym zbierało. Ewentualnie możemy to zrobić też w tą stronę, bo pamiętajcie, że jeszcze do żelaza będziemy potrzebowali zakład, który będzie to przetwarzał. Więc może faktycznie zróbmy tak pod skosem, tak finezyjnie pod skosem, żeby ta droga jeszcze też... Tutaj trzeba będzie postawić przystanek, ale myślę, że to będzie idealne miejsce. I od razu możemy też stworzyć kamieniołom. Kamieniołom wydobywa nam kamienie i potem możemy je przetworzyć po prostu w żwir, tak? Będziemy pozyskiwać kruszywo. Notabene, jeżeli popatrzycie sobie na jakikolwiek budynek, który chcecie wybudować, no to właśnie macie w pierwszej linijce pokazane, co on produkuje, w drugiej linijce to, co on zużywa, czyli w tym przypadku energię i kamienie, czyli kamienie będą surowcem. No i potem mamy składy odosobnione, żebyśmy też mieli pojęcie, co tam jest, w jaki sposób. Dobrze, więc dajmy sobie kamieniołom. Kamieniołom. No i teraz tak, tutaj te kropki się świecą jak po prostu bombki na choince. Więc ciężko to będzie wybudować cokolwiek, ale myślę, że wystarczy... Przyjrzyjmy się, jak ten teren wygląda. On jest dosyć płaski tak naprawdę. Zazwyczaj kamienie znajdują się przy jakichś górach. No i tam wtedy jest problem z tym. Ale tutaj myślę, że nie będzie problemu. Postawimy chociażby tutaj. Połączmy to wszystko drogami. No właśnie, zróbmy sobie tak. Jak wam się nie podoba ten kształt drogi, to możecie o coś takiego zrobić. I zrobimy sobie to, w ten sposób, ok. Mówiłem, że będzie nam potrzebny też zakład przetwarzania od razu, więc od razu go po prostu ustawmy. Ale tak jak wam mówiłem wcześniej, warto między kopalnią a zakładem... Ojej, co tu się coś pali, czy co? Wyglądało jakby się paliło, ale się nie pali na szczęście, ok. I warto ustawić najpierw pewne składowisko, tak, czyli mamy, gdzieś tu powinny być, jest mały skład materiałów sypkich, proszę bardzo, on będzie szedł w tą stronę, no, zrobimy tak, żeby miał połączenie też z drogą, ewentualne, i od razu zakład przeróbki rudy. W tą stronę musimy go ustawić. Aha, tylko nam popatrzcie, jak nam wychodzi zupełnie z drugiej strony, nam wychodzi wyjście. Wolelibyśmy to w tą stronę postawić niż w tą. Trzeba będzie coś kombinować zatem. Tak. Nie będziemy tego łączyć drogą, ale myślę, że łatwiej będzie postawić nam naokoło tutaj. Czy tak? Postawmy to może i
Tak. Tylko znowu drogę mamy z tej strony. No właśnie, problem z tymi zakładami jest często taki, że nie pasują nam te kąty. Wolelibyśmy w inne strony mieć... mieć te taśmociągi. Przyjrzyjcie się, to co wam mówiłem wcześniej, są strzałki, które wchodzą do budynku i strzałki, które z budynku wychodzą, więc teraz widzę, że źle to wymyśliłem. Okej, tak, no niestety taśmociąg trzeba będzie przetoczyć na drugą stronę, no trudno, czyli zostawimy sobie trochę miejsca więcej, czyli przybliżymy te budynki do siebie po to, żebyśmy ten taśmociąg mogli obrócić na drugą stronę, która nas interesuje. A więc coś takiego i tu powinno się nam też połączyć ładnie. Okej, jos. Teraz tak, zróbmy sobie jeszcze tutaj drogę. Ta droga nie będzie jakaś skomplikowana nam potrzebna. Zrobimy sobie przystanek. Nie parkingi, tylko przystanek. O, właśnie coś takiego. Czy tu? Tak, myślę, że spokojnie tutaj. Niech się to wybuduje. Możemy teraz jeszcze zrobić połączenie ścieżkami z tymi zakładami pracy. Ludzie chętniej się będą ścieżkami dla pieszych poruszać niż z krajem drogi. No i dobra, tutaj wszystko, gitara gra. Musimy też pamiętać, że prąd żeśmy usunęli, ale trzeba będzie tu jeszcze kolejną stację postawić. No i też mamy to stację z wydobywaniem kamieni. Tu jest tak, że kamienie akurat wydobywamy, możemy pracownikami, ale przede wszystkim musimy mieć tu jakąś maszynę, więc od razu zakupimy sobie maszynę. Zobaczmy, która jest najszybsza. Szybkość poziom 33, 22 i 20. Kupmy sobie tą, wcale nie jest jakoś droższa niż pozostała. Budynek jest bez zasilania i nie ma taśmociągu lub pojazdu do załadowania kamieni. Okej, okay, no to wiemy już, że potrzebujemy tutaj też również mieć taśmociąg. No i zobaczmy, czy ten taśmociąg mamy jakoś. Nie możemy taśmociągu tutaj podłączyć, więc troszeczkę nas budynek okłamuje, więc musimy tu podłączyć samochód, który będzie ten kamień nam stąd transportował. Potrzebujemy też ludzi do tego zakładu oraz potrzebujemy to przede wszystkim mieć prąd. Tu akurat są w trakcie budowy te budynki, ale te kopalnie już nie mają w tym momencie prądu, więc zadbajmy o to, czyli zrobimy sobie tak podstację elektryczną, która będzie tutaj, o właśnie, nam zasilać to. Aha, poczekajcie, ja to tak się porwałem, a tak, wybórz budynek nawet się nie zbudował, a przecież jeszcze musimy to miejsce też zasilić. Zrobimy zatem tak. I tutaj mamy rozdzielnię, którą ustawimy w ten sposób. Ok. Kolizja z budynkiem. No ciekawe, że kolizja z budynkiem. Czy on się... Aha, on się po prostu nie wybudował, to dlatego była kolizja. I tutaj widzę, już jest jeden słup i tutaj gdzieś powinien być, jest następny. Proszę bardzo. Nie lubię, jak tak słupy się blisko siebie stawiają, ale no, nie ma na to większego wpływu. Możemy to tam kosmetycznie jakoś przestawiać, ale nie ma to aż takiego sensu. No i dobra, tu nam się kończy budować. To mamy podłączone. Warto też czasami, jeżeli jest opcja, połączyć to w drogę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten budynek nam spłonie, to nie zostanie nam wiele więcej niż po prostu go zburzyć i postawić od nowa. Ale jeżeli mamy do niego podłączoną drogę albo chociaż ścieżkę dla pieszych, no to wtedy może tam dojechać straż pożarna. Okej, okay. Nie ma też pociągu, nie ma pojazdu, nie możemy składować ani wysyłać kamienia. No dobrze, czyli musimy podłączyć, musimy postawić tu jakiś pojazd, który będzie ten kamień stąd odbierał. Czyli połączenie do tego, okej, tu możemy zrobić połączenie do tego zakładu. Lepiej mieć połączenie. Nie jest ono konieczne, ale wiecie, takie zabezpieczenie, tak jak tutaj, że w razie czego możemy to ogarnąć. No i będziemy potrzebowali teraz... składowisk. Od razu, wiecie, tak kompleksowo to wybudujemy. Przemysł wydobywczy i poprosimy duże składowisko. Duże składowisko. No właśnie, tutaj ten taśmociąg musimy obrócić i on będzie w tą stronę szedł. No tutaj nam nie będzie to potrzebne. I tutaj zasadniczo można by zrobić... Aha, tylko też tam nie do końca to współgra. Dobra, zaplanujmy na razie jeden taśmociąg. Bo ten samochód tak naprawdę stąd będzie mógł na przykład transportować to gdzieś na jakiś skład, gdzieś tutaj powiedzmy. Tylko że to i tak musi być przerabiane na kamień. To jeszcze musimy się zastanowić, jak to zrobić. Na razie zajmijmy się żelazem w pierwszej kolejności. Czyli musimy sobie wybrać taśmociągi. Zbuduj połączenie, no właśnie, i musimy stąd dojść aż tutaj. Wybierzemy w tym celu mody, silniki i pompy. I tu mamy taśmociągi takie malusieńkie, które
które nie mają ulicy, tylko właśnie ścieżkę dla pieszych. One są tak specyficznie, widzicie, że jest jeden znaczek na drugim. Zrobimy to, mając nadzieję, że to zadziała, albo ewentualnie możemy to zrobić, o właśnie tak. Wtedy nie mamy problemu z obracaniem. Jeden będzie i tak w tę stronę pociągnięty. No i właśnie, pytanie, czy to się uda w ten sposób połączyć. Czasem to się nie udaje. No właśnie. I był pokazany taśmociąg, nie ma taśmociągu magicznie. Niestety, ale tak tu się z tym dzieje, z tymi budynkami, które są z modów. Niby pokazują połączenie, a potem się okazuje, że o nie, akurat droga wychodzi tam, gdzie chciałem postawić słup. Nie, jakby... Wiecie, to są mody, gra tego nie do końca ma prawo nie ogarniać. Ale zrobimy inaczej. Trzeba się nauczyć takich niepisanych zasad, co pod czym można wytworzyć. Czyli na przykład nie możemy taśmociągu rozciągnąć nad drogą, nie ma problemu. Zróbmy najpierw taśmociąg, a następnie wybierzmy drogę i wycelujmy pomiędzy słupami. Proszę bardzo, mamy. Jest, jest. Troszkę zakrzywiona, nic się nie dzieje. No okej. Okay. Pojemność tutaj mamy prawie 2000 ton, to świetnie. Pamiętam, że jak zaczynałem grać, to pojemność tych magazynów było dużo mniejsze, chyba o połowę mniejsze, albo jeszcze więcej niż połowę mniejsze, potem je podnieśli. Chyba ten mały, on ma teraz 870, a miał chyba 450 wcześniej, no coś takiego. Dobrze, wszystko fajnie, pięknie, ładnie, ale nie mamy żadnych pracowników, bo przecież ich tutaj nie wysłaliśmy. Zatem... Należy zebrać ludzi. O, proszę bardzo, ile tu jest już jest czekających osób. Weźmy sobie, kupmy jeden autobus, jakiś większy, na przykład 80 pasażerów. To wydaje się być całkiem spoko. Dobra, weźmy sobie taką 80. Proszę bardzo. I wyznaczamy mu przystanki. Przystanek, oj, przystanek numer 1 i przystanek numer 2 jest tutaj. I oczywiście robimy to samo, co ze wszystkimi autobusami. Warto sobie, wiecie, to rozdzielić. Jedne autobusy służą tylko do dostarczania pracowników, a inne autobusy służą do przemieszczania po prostu wszystkich, jak im się podoba. Ewentualnie zawsze można, wiecie, wyłączyć na przykład tych pracowników z tych pierwszych, z tych autobusów dla wszystkich. No to wtedy będzie więcej miejsca dla osób niepracujących. No i okej, myślę, że w tym momencie jeszcze warto będzie tutaj postawić gdzieś stację benzynową, dlatego że no będą tu krążyło sporo pojazdów, zwłaszcza jeżeli chcemy na przykład pojazd, który stąd będzie, powiedzmy, woził kamień do jakiegoś składu czy zakładu przetwarzania tutaj, no to będzie to problem, że nie będzie miał gdzie zatankować, więc warto będzie tutaj stację benzynową ustawić, skoro i tak niestety musimy, nie mamy własnego paliwa, więc nie jest to problem, żeby postawić kolejną stację benzynową. Gdzie to znajdziemy? Na pewno znajdziemy to w menu dróg. To jest tak, że niektóre, znaczy spora ilość budynków, gdzieś tam jakiś, właśnie jakichś przystanków, parkingów i tak dalej, występuje więcej niż w jednej kategorii, więc tym się nie sugerujcie. Ja po prostu szukam tam, gdzie jest najłatwiej to znaleźć, ale oczywiście są też inne opcje. Czy połączenie z prądem mamy? To świetnie. Mamy paliwo zakupione automatycznie, to cudownie. No tak, przecież ta koparka też potrzebuje paliwa, więc ona od razu zajedzie tutaj się zatankować. Autobus już przyjechał się zatankować, to też świetnie. Gdzie on teraz pojedzie? Czy on pojedzie na wprost? Nie, on pojedzie do kopalni akurat. Tutaj zaraz zobaczymy, gdzie ten... O, już jedzie pierwszy autobus z pracownikami, zobaczmy to. Na własne oczy, część tutaj, większość tam, świetnie. Kopalnia zaczęła produkować, przerzucać rudę żelaza. Tutaj pracownicy już tworzą żelazo i proszę bardzo, żelazo pięknym, szerokim strumieniem nam leci. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tu położyłem drugi skład. No właśnie, i zrobiłem to tak. Popatrzcie, jak to wygląda. Z zakładu przetwarzania węgla dostajemy czysty węgiel. On leci na to składowisko. Ono jest zapełnione w 100%. Ale cały czas widzicie, coś tu się dzieje. Cały czas to jest transportowane tutaj i to składowisko również się zapełnia, ale dla... Trzeba, przynajmniej według mnie, warto zrobić taką cyrkulację tego surowca. Ona w tym momencie nie jest potrzebna, ale ten węgiel stąd jest zawracany z powrotem na to składowisko, bo jeżeli, powiedzmy, stworzymy tutaj pociąg, takie jest założenie, tutaj będzie stacja kolejowa, będzie pociąg przyjeżdżał, zabierał stąd węgiel, tak? I w tym momencie tego nie ma, tak? Czyli zróbmy sobie, możemy to wyłączyć po prostu. Proszę bardzo, wyłączam, wystarczy jedną wieżę wyłączyć, taśmociąg ten już przestaje funkcjonować. No i w tym momencie, proszę bardzo, tutaj nam spada, tutaj nam się zapełnia.
Notabene mamy już naprawdę sporo ton węgla. 2600 ton węgla, musimy zacząć coś z nim robić. To, wiecie, nasza ciepłownia i elektrownia tam na horyzoncie to nie jest wystarczające, żeby to odebrać. No i okej, wszystko pięknie, ładnie, ale przyjeżdża pociąg i zaczyna zabierać. Nie kontrolujemy tego i nagle się okazuje, że nie mamy węgla w ogóle. Ale chcemy na przykład też węgiel, wiecie, znaczy węgla nie mamy. Powiedzmy, że mamy tutaj 1000 ton, a tutaj mamy pusto. No i teraz mówimy sobie tak, no ale fajnie by było węgiel dostarczyć do jakiegoś zakładu, powiedzmy do cegielni, którą mamy w innym miejscu, ale tutaj nie mamy dobrego połączenia z tym drugim składowiskiem. Tak, trzeba by gdzieś kombinować jakąś drogę i tak dalej, a tutaj przecież mamy składowisko i możemy się do niego podłączyć, ale tutaj nie ma węgla, więc co, za każdym razem ciężarówka będzie musiała czekać. Wiecie, to jest milion sytuacji losowych, w których może się pojawić problem, że nie będziemy mieli surowca. Wtedy warto właśnie zrobić coś takiego, jak zrobiłem teraz, czyli zrobić pewną cyrkulację, to sobie będzie po prostu krążyć w nieskończoność. W tym akurat momencie będziemy mieli w tym jednym zakładzie tutaj 100, tutaj będziemy mieli 100%, tym drugim będziemy mieli mniej. On teraz jest częściowo pusty, będzie się zapełniał. Tu już mamy 100%, nie ma to jakby tam większego znaczenia. Możemy na przykład teraz zatrzymać tą wieżę i sytuacja nam się odwróci, tak? A możemy gdzieś ustalić jakiś poziom, powiedzmy, równowagi między nimi. Nie ma to większego znaczenia, dlatego że są w pewnym zamkniętym obiegu. Dobrze, ile mamy czasu? Myślę, że to już czas, żeby kończyć odcinek pomału. Zobaczmy tylko na te kamienie jeszcze. Nie możemy składować ani wysyłać kamienia. No właśnie, to jeszcze potrzebujemy to składowisko kamienia zrobić. Chociaż myślę, że warto by zrobić po prostu stację, przepraszam, zakład przetwarzania kamienia. Czyli znowu przemysł wydobywczy. I mamy zakład przeróbki kruszywa. Jak on wygląda? Widzicie, nie ma żadnego taśmociągu doprowadzającego do tego budynku, są same wyprowadzające. No oraz droga, do której możemy się podłączyć. Więc warto będzie to zrobić tak, żeby faktycznie to móc tu w tą stronę transportować, ale z drugiej zaś strony, no to będę tu też mamy kamień, ale z drugiej zaś strony tutaj będziemy też potrzebowali odpowiednio miejsca. Myślę, że warto będzie to zrobić mniej więcej tu. Tylko, że ludzie, no właśnie, żeby ludzie ci z przystanku jeszcze mieli zasięg, pewnie nie będą już mieli możliwości dojścia tam. Chociaż do stacji benzynowej dochodzą, mają do niej 260 metrów. Ciekaw jestem, czy uda nam się tak to zrobić. Ewentualnie, tak po prawdzie, możemy zrobić to w drugą stronę, czyli tutaj zrobić zakład przeróbki. Ludzie będą tędy przechodzić i ten taśmociąg poprowadzimy jakoś tędy naokoło, czy po prostu z tej strony, tu, a tu jakąś stację zrobimy. Chyba tak zrobimy właśnie. No to zaczynajmy. Przemysł wydobywczy i zakład przeróbki kruszywa. Zrobimy sobie to w ten sposób. Generalnie wydaje mi się, że to będzie dosyć mało tego kruszywa z jednego źródła. Będziemy potrzebowali kolejnego, ale mamy na to tak naprawdę sporo miejsca. Nawet myślę, że zrobimy to w ten sposób. O właśnie. Myślę, że spokojnie zrobimy to w ten sposób. Tutaj podepniemy to drogą, no, żeby to tak naprawdę tutaj tak połączyć. Ludzie będą sobie tam przechodzić. Nie wiem, gdzie tu jest połączenie, chyba z drugiej strony było. A tu jest w ogóle przejście, popatrzcie. To dosyć dziwne miejsce, nie? Jakby to jest końcówka. Nie wiem, czy tu się coś nie zbugowało, czy to tak ma wyglądać. Nie jestem pewien, nie pamiętam już, szczerze mówiąc. Ale to nie ma problemu, zrobimy tak. Jest zakład przetwarzania, jest. Teraz wystarczy tylko połączyć to drogą. Tutaj, tak naprawdę, no widzicie, kolizja z inną infrastrukturą, nie możemy połączyć, ale jak zrobimy wygięcie odpowiednie, to powinniśmy dać rady, tylko coś tu się buguje, widzę, mocno. A coś nie mogę przekręcić myszką, a w drugą stronę? Czemu to tak lata? Coś tu jest nie tak. Dobra, zrobimy klasycznie w ten sposób. Jest, teraz wystarczy nam wybrać odpowiedni pojazd tutaj w zajezdni. I kupimy sobie, wydaje mi się, że wywrotkę. Czy wywrotka może ładować żwiry i kamienie? Jak najbardziej tak, 4 tony. 25 to będzie przesada. Dajmy sobie tą siódemkę, o właśnie. I tej siódemce powiedzmy, żeby przyjechała tutaj do naszego cudownego zagłębia o nazwie Pardubice i będziesz jeździć sobie między tym a tym zakładem. Tu załadunek, tu wyładunek, no nie można się pomylić. Proszę bardzo, ile tu osób w ogóle przyszło? A, no tak, faktycznie, bo w tym miejscu oprócz maszyn, jednej właściwie maszyny, mogą pracować też ludzie. Oni też będą dodatkowo
wydobywać kamienie, nie wiem, kuć kilofami czy coś w tym rodzaju. Maszyna potrzebuje zawsze mieć paliwo, więc ona co jakiś czas będzie zjeżdżać, więc produkcja tutaj stanie, a dzięki temu po prostu ludzie dalej będą mogli kontynuować tą produkcję. No na razie tu brakuje czegokolwiek tak po prawdzie. No i na koniec oczywiście warto wybudować sobie jakieś składowisko. Tutaj, chociaż właściwie to możemy to zrobić z poziomu taśmociągów. Czyli popatrzcie, możemy wejść w przemysł wydobywczy i sobie wybrać duży, mały skład, ale możemy wejść w infrastrukturę, w taśmociągi i tu również mamy mały i duży skład kamieni. Kamieni aż tak dużo nie będziemy produkować i potrzebować, więc wystarczy nam ten mały składzik tutaj i na razie proszę bardzo go w ten sposób ustawimy. No i będzie się to nam ładować, poczekamy teraz tylko aż przyjedzie nam ciężarówka. Jest już ciężarówka, proszę bardzo, 7 ton załadowała, dostarczy tutaj. Na szczęście mamy bardzo niewielką odległość. No i właściwie te 7 ton już zniknęło. Proszę bardzo, i mamy 4 tony żwiru. Z 7 ton kamienia 4 tony żwiru, nie jest to może bardzo opłacalny system, ale niech będzie. No i znowu nie możemy nic zrobić, bo ciężarówka się zapełniła. Więc może faktycznie ta 25-tonowa nie była taka, nie była głupim pomysłem. Ale hej, nic nie stoi na przeszkodzie tak naprawdę, żeby kupić nam teraz kolejną ciężarówkę i zrobić dokładnie to samo, wywrotkę w tym momencie. Dla ścisłości, tu mamy 12 ton i tu mieliśmy... Ja tych damperów trochę się boję, pamiętam, że one coś czasem nie działały, ale trudno, kupmy jeden i zobaczmy, co nam to da. Szkoda tylko, że nam wyszło z tego, ale możemy sobie go kliknąć tak, a właściwie to w drugą stronę zrobimy. Gdzie to jest? Tu mamy tą ciężaróweczkę. Proszę bardzo, niech ona sobie jeździ. Wracamy do zajezdni. Tu jest zajezdnia i kopiujemy po prostu. Proszę bardzo. Kopiujemy i dajemy start. I ciężarówka sobie jedzie. Troszeczkę jej zajmie, zanim ona tam dojedzie. Ona nie jest zbyt prędka, no ale właściwie 25 ton kamienia naraz może załadować. I w tym momencie po prostu będziemy mieli dwie ciężarówki, które sobie będą tak oto krążyć. Nawet można by się pokusić, że to jest pewna sugestia. Mamy dwa miejsca do wyładunku, ale tylko jedno miejsce do załadunku, więc może faktycznie trzeba po prostu stworzyć dwa takie miejsca do wydobycia kamienia, bo jedno to trochę mało, więc myślę, że spokojnie możemy to zrobić. I tutaj mamy kamieniołom, miejsca mamy aż nadto. Złoże jest bardzo, bardzo rozległe, więc zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. O, jak ładnie, proszę bardzo. Właściwie to można by poprawić. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie drogę zburzyć, to żaden samochód nie może ani na niej stać, ani nie może się samochód poruszać w kierunku tej drogi, bo wtedy wam gra powie, że o, niestety, ale nie ma takiej możliwości. Panu tego nie zburzymy, bo pewien pojazd tam podąża i pojazd się zgubi, więc po prostu nie. Dobra, to kupmy jakąś może tą tańszą maszynę. Czemu nie? Pracownicy też będą mogli tutaj dojść. O, ona sobie jedzie teraz po paliwo, a my zrobimy jeszcze jedną rzecz, czyli kupimy sobie jeszcze jedną ciężarówkę. Może jakąś tym razem wywrotkę, może tym razem coś innego. Weźmy sobie tą 12-tonową. Okej. Tutaj i mówimy jej, proszę nam wywroteczko jeździć między tym kamieniołomem a tym zakładem przetwarzania. Czas start. No i proszę bardzo, ta jeszcze krąży tutaj sama, ale nasz damper dojeżdża. Damper jeszcze jest ok. Wiem, że z logerem był jakiś problem. Tak. Loger to jest taka ciężarówka, która służy do przewozu log, jak nazwa wskazuje, czyli pni, drzew, ale ona może służyć też do przewozu innych materiałów, tylko natomiast mam wrażenie, że to jest pewien rodzaj jakiegoś błędu. Nie jestem pewien, czy loger nie jest też z modów dodany, bo jakby ciężko mi się to kontroluje, co jest modem, co nie. No i proszę bardzo, jak ona się szybko, ciutko zapełnia. Ta już będzie czekać. Ta będzie czekać, ona coś jej zostało nawet. 3,7 ton jej zostało tutaj. Co to zapełnione? Nie. Dlaczego on się nie wyładował do końca? Nie jestem pewien. Ten teraz jedzie, 25 ton. I zobaczmy, jak to będzie wyładowywane. Tak, i ten drugi jest tutaj. To jest ten mniejszy, to jest ten większy. No, są dwa miejsca, mogą się wyładowywać. A, rozumiem, popatrzcie, jemu to zostało dlatego, że tutaj było pełne. Więc warto będzie
na wyładunku, przepraszam, na wyładunku dać czekaj aż wyładuje. Tak samo tu, czekaj aż wyładuje. I jeżeli chcemy to zrobić też na tym pojeździe, który będzie tu, co prawda on dojechał, ale jeżeli chcemy kontrolować, gdzie dane pojazdy jadą, proszę bardzo, klikamy tu. Wszystkie pojazdy powiązane z tym budynkiem. I mamy tak, i dajemy czekaj aż wyładuje. No i po prostu będą tutaj stać, dopóki ten kamień nie będzie w całości odebrany. Co prawda może to się stworzyć przez to kolejka, ale po prostu to będzie uzależnione od tego, czy pracownicy znajdują się w budynku, a oni co chwilę i tak tutaj dojeżdżają. Nie blokują się te drogi tutaj, nie będą się blokować, nie będą blokować jakby transportu samych pracowników, dlatego że pracownicy mają swoje dojście, autobus, którym przyjadą pracownicy, nie jedzie tą drogą, którą jadą ciężarówki. To też jest istotne i ważne, bo no po prostu jak się, możemy sobie przez przypadek zablokować ruch i będzie nas boleć to, że musimy kasować na przykład pojazdy, przez to kasujemy połączenie, musimy wszystko ustawiać od nowa. Najwięcej problemów jest w przypadku pociągów, to od razu mówię, ale to wszystko, do wszystkiego dojdziemy. Dobrze, ten materiał się przedłużył dużo bardziej niż myślałem, że się przedłuży. Ale okej, na koniec jeszcze spójrzmy na tą naszą planszę. W tym momencie mamy, słuchajcie, wydobywamy rudę żelaza, tworzymy z niej żelazo, wydobywamy kamień i przerabiamy go na żwir, także następne 4 punkty na naszej planszy mamy odkliknięte, odhaczone, na razie na zielono, ale oczywiście to wszystko będziemy jeszcze przetwarzać w kolejne materiały, jak widzicie na tej planszy, oraz będziemy mogli to eksportować i myślę, że właśnie tym eksportem się w końcu zajmiemy w następnym odcinku, no bo tutaj się robi coraz ciaśniej, jeżeli chodzi o miejsce w naszych... Proszę bardzo, za chwilę nie będziemy już mogli w ogóle przetwarzać węgla, bo nam się wszystko zapełni. Na szczęście jeszcze mamy 870 ton miejsca na rudę węgla, więc no zawsze jakieś pocieszenie, zanim po prostu zaczniemy to eksportować. Tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. No i wszelkie jakieś sugestie, pytania i jakieś spostrzeżenia albo obiekcje, że coś robiłem źle, albo coś powinno być zrobione w inny sposób, piszcie wszystko w komentarzach, bardzo chętnie przeczytam i się odniosę do tego po prostu w kolejnym odcinku, także tak zrobimy oczywiście. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie, a ja się, czy wam odpowiem w komentarzu, czy odpowiem w następnym odcinku, zapraszam do komentowania. No i tyle, trzymajcie się, cześć!